Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Jak spodobała wam się ostatnia historia na temat Cardi B? Dla tych, którzy nie oglądali, sprawdzajcie odnośnik. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj mam dla was do przedstawienia historię króla trapu, najbardziej wpływowego rapera w Atlancie, totalną legendę. Dzisiaj historia Gucci Mane'a. Jak nazwa luksusowej marki ubrań znalazła się w jego ksywce? Jaką drogę Gucci przeszedł od 2005 roku aż do 2016, kiedy to ludzie zaczęli myśleć, że jest klonem? Na jak wielu raperów wpłynął? Jak wielu udało mu się wypromować? Oglądajcie uważnie, bo historia Gucci Mane'a równie dobrze nadaje się do przedstawienia jako pełnoprawny film dokumentalny. Ja wam jeszcze tylko przypominam o zostawieniu suba razem z dzwoneczkiem oraz łapkę pod filmem. Nie zapomnij też zostawić komentarza z informacją, o kim stworzyć następny odcinek. Wszyscy gotowi? Zaczynajmy! Gucci Mane urodził się w 1980 roku w Bessemer, w Alabamie, jako Radrick Davis. Był synem amerykańskiego żołnierza i pracownika elektrowni oraz matki nauczycielki. Jego rodzina ma dużą tradycję wojskową, ponieważ choćby jego dziadek służył podczas II wojny światowej, zaś drugi dziadek ze strony matki służył w walkach na Pacyfiku. Podczas gdy mały Radrick przyszedł na świat, jego ojciec nie mógł podpisać aktu urodzenia, ponieważ był ścigany przez policję za handel narkotykami. Gucci przyjął nazwisko matki. Radrick swoją ksywkę zawdzięcza ojcu, który często widziany był na osiedlu w ubraniach Gucci. Jego znajomi zaczęli go nazywać Gucci Man, tak również zaczął być nazywany młody Radrick, gdzie później pseudonim ten ewoluował do Gucci Mane. Gucci szybko poznał muzykę hip-hop dzięki jego przyrodniemu bratu, który kiedy Davis miał 6 lat, przyprowadził go na koncert Run DMC, Beastie Boysów i LL Cool J'a. Niedługo potem jego ojciec przeprowadził się do Atlanty, a niedługo później jego matka również tam się przeniosła z chęcią zamieszkania u nowego chłopaka. Koniec końców Gucci razem z matką wylądował we wschodniej Atlancie, a dokładnie na dzielnicy Zone 6. Gucci był bardzo dobrym uczniem, w szkole średniej uzyskiwał świetne wyniki i stypendium do jednego z uniwersytetów, gdzie rozpoczął naukę na kierunku informatycznym. Przez problemy finansowe w domu młody Gucci szybko rozpoczął przygodę z handlem narkotykami. Kiedy zauważono go handlującego blisko jednego z budynków uniwersytetu, Gucci stracił stypendium i miejsce na liście studentów. To jednak nie wszystko. Cała ta akcja skończyła się dla niego pierwszą, 3-miesięczną odsiadką. To był koniec ścieżki edukacji dla Gucci'ego, jednak od zawsze przecież rapował. Od młodych lat razem ze swoim przyjacielem OJ Da Juice Manem rapował na skrzynce z generatorem prądu w swojej dzielnicy. W 2001 roku matka wyrzuciła Gucci'ego z domu. Gucci szlifował rapowe umiejętności, a w 2001 roku wydał swój pierwszy album pod tytułem La Flair w niewielkiej wytwórni Straight Drop Records. Album ukazał się w nakładzie 1000 sztuk i rozprowadzony był po ulicach Atlanty. Album nie osiągnął sukcesu, nawet lokalnie Gucci został dość anonimowym zawodnikiem. Rap w życiu La Flaira stał się pierwszorzędny po poznaniu Zaytovena, który jest niezwykle istotną postacią w karierze rapera. Zaytoven tworzył bity mieszając styl znany z Bay Area z 808. Kiedy Gucci pierwszy raz pojawił się w studio Zaytovena, przyszedł tam z siostrzeńcem, któremu pomagał w rapowej karierze. Jednak z dnia na dzień przychodził do studia coraz częściej, już nie jako obserwator, a jako raper. Następnie w okolicach 2002 roku Gucci założył wytwórnię La Flair Entertainment i wyruszył w trip po Stanach w celu zdobycia niezbędnych kontaktów. W międzyczasie udzielił się w teledysku grupy SYS Boys, promującego utwór Misery Loves Company. Według jednego ze źródeł udzielił się również w utworze For Show. W 2004 roku znany już w rapowym świadku Atlanty Young Jeezy zaprosił Gucci'ego do nagrania wspólnego numeru. Gucci od razu przystał na propozycję i załatwił beat od Zaytovena. Dodatkowo zaproponował chwytliwy refren do piosenki. Jeezy nie był do końca przekonany do popowego brzmienia refrenu, jednak na tamtą chwilę obydwaj potrzebowali mocnego hitu, który pozwoliłby im wypłynąć na szersze wody. Po nagraniu kawałka okazało się, że z pewnością będzie on hitem. Zarówno Gucci Mane, jak i Young Jeezy przygotowywali się wówczas do wydania debiutanckiego albumu w Majorsie. To też każdy z panów chciał mieć chwytliwy numer na swojej płycie. Żaden jednak nie chciał odpuścić. Jeezy argumentował, że jest pomysłodawcą kooperacji, zaś Gucci twierdził, że on załatwił beat oraz napisał refren. Kością niezgody okazał się kawałek, z którym każdy z nich łączył ogromne nadzieje. Pierwszy, który wytoczył działa, był Jeezy, który w kawałku Stay Strapped zaatakował Gucci'ego, mówiąc m.in., że oferuje za jego łańcuch 10 tysięcy dolarów. Chętny do podjęcia się wyzwania znalazł się bardzo szybko. 10 maja 2005 roku Gucci, przebywając u jednej ze stripteaserek, został zaatakowany przez jednego ze znajomych Jeezy'ego, a jednocześnie rapera, Pookie Loka. Radrick został przywiązany razem z dziewczyną, a jego oponent kazał mu oddać łańcuch. Gucci nie zrobił tego, wręcz przeciwnie. Wyciągnął swoją broń i zabił napastnika. Następnie sam oddał się w ręce policji, twierdząc, że działał w obronie własnej. Po 9 miesiącach od oskarżenia Gucci Mane został uniewinniony z wyżej wymienionego powodu. Na odwrót nie było już mowy. Gucci i Jeezy stali się śmiertelnymi wrogami, a ich beef ciągnął się przez następne lata. Wracając do głównego wątku.
24 maja ukazał się album Gucci'ego wydany w Tommy Boy Records. Ostatecznie Icy pojawiło się na trackliście albumu Gucci Mane'a, debiutanckim Trap House. Oprócz Jizziego i Boo, którzy udzielili się w Icy, na albumie możemy znaleźć Bana Bizu GK, Killera Mike'a, Lil Scrappiego, Jody Breeza czy Kujo. Oprócz Zaytovena głównym producentem na albumie był Shawty Redd. Album osiągnął umiarkowany sukces, wspinając się na 101 miejsce na liście Billboarda. Niedługo po premierze Gucci wdał się w konflikt z promotorem klubu, którego pobił kijem bilardowym. Przez ten incydent trafił na półroczną odsiadkę. LaFleur wyszedł z więzienia dopiero w styczniu 2006 roku. Po wyjściu Gucci Mane udzielał sporo wywiadów. Miał również nagrany kolejny album przed pójściem za kraty. Po opuszczeniu więziennych murów raper był spłukany i zwrócił się do właściciela Big Cat Records, Mariona Rowe, aby ten zwrócił mu pieniądze, które Davis dał mu przed odsiadką. Kiedy raper usłyszał, że Cat nie ma tych pieniędzy i potrzebuje kilku dni na wyciągnięcie ich z banku, wkurzył się niemiłosiernie i prawie doszło do rękoczynów. Właściciel wytwórni zaproponował, aby Gucci do momentu otrzymania pieniędzy korzystał z jego karty kredytowej, jednak raperowi bardzo nie spodobał się ten pomysł. Finalnie tego samego dnia zagrał koncert, za który zainkasował 7,5 tysiąca dolarów, co pozwoliło mu uwierzyć, że już poradzi sobie dalej finansowo. Niedługo później raper spotkał się z Deborah Antey, czyli jego przyszłą menadżerką, a prywatnie matką Waka Flocka Flame'a, o którym więcej będzie w dalszej części filmu. Podczas pierwszego spotkania Gucci chciał zorganizować akcję, która wsparłaby finansowo dzieci z jego dzielnicy, czyli z Zone 6. Miało to również związek z wiszącym nad nim obowiązkiem odbycia prac społecznych, które otrzymał za poprzedni wybryk. Podczas rozmowy Deb ostrzegła go przed zarządcami Big Cat Records. W tym samym tygodniu Gucci miał zaplanowane nagrywanie klipu do Go Head, czyli piosenki z Trap House, która podczas jego odsiadki została mocno wyhypowana. Będąc na miejscu, Gucci doszedł do wniosku, że nie chce więcej robić interesów z ludźmi z Big Cat i opuścił plac zdjęciowy. Teledysk do Go Head nigdy się nie ukazał. Poprzez swoje zobowiązania kontraktowe następny album Hard to Kill nadal było sygnowany nazwą Big Cat. Wytwórnia wydała najpierw jako pierwszy singiel My Chain, jednak ludzie dość chłodno ocenili utwór. Gucci po latach swojej biografii wspomina, że według niego utwór należał do udanych, ale może ludziom nie podeszła ta piosenka, bo chcieli nagrać z Zaytovenem kolejną piosenkę z motywem przewodnim o biżuterii, czyli swoiste drugie So Icy. Za każdym razem, kiedy Gucciemu nie wychodziło z muzyką, wracał on na ulicę, twierdząc, że jest to świat, w którym wie, że odniesie sukces. Kiedy Gucci nadal mieszkał w Trap House, pewnego dnia odwiedziła go jego matka przeprowadzona przez Deb, a było to ich pierwsze spotkanie od wyrzucenia go z domu w 2001 roku. Zanim Hard to Kill zostało wydane, muszę wam opowiedzieć, jak to się stało, że Gucci zaczął nagrywać mixtape'y. Jest to o tyle ważne, że w przyszłości mixtape'y mocno podratują karierę rapera, a on sam będzie je wydawał w hurtowych ilościach. Osobą, która zapoznała go z ideą mixtape'u, był DJ Barn One, który powiedział mu przede wszystkim, że mixtape jest bardziej luźną formą wydawania muzyki i wydanie mixtape'u wiąże się z dużo mniejszą ilością formalności, porównując to do wydania pełnoprawnego albumu. Po tej rozmowie Gucci wiedział, że to jest to. To jest to, co może przenieść jego karierę na właściwe tory. W ciągu kilku tygodni duet nagrał Chicken Talk, czyli pierwszy mixtape Gucci'ego, który wydali 11 października 2006 roku. Mixtape zagwarantował Gucci'emu wiele występów, choćby w Detroit, Chicago czy Pittsburghu. W tym samym czasie raper mocno zżył się z Deb, czuł, że zależy jej na nim i właśnie kogoś takiego w tamtym momencie szukał. Mimo że nie miała dużej wiedzy na temat rynku muzycznego, miała opiekuńczy charakter, a z czasem LaFleur zaczął mówić na nią ciocia Deb. Dobra, bo trochę odbiłem od głównego tematu. 24 października w końcu wychodzi Hard to Kill, promowane klipami do Freaky Girl oraz Street Niggas. Album osiągnął lepsze wyniki sprzedażowe niż poprzedni. Nazwa albumu nawiązuje oczywiście do pamiętnej sytuacji z 2005 roku, gdzie Gucci nie dał się obrabować koledze Young Jeezy'ego. Praktycznie cały album wyprodukował Zaytoven, a gościnnie udzielili się na przykład Mac Breeze, Lashad oraz Gangsta Boo. 2 miesiące po wydaniu drugiego solo Atlantic Records wykupiło kontrakt Gucci'ego z Big Cat Records. Raper podpisany został do Asylum Records, czyli do jednej z odłamów Atlantic. Mógł również założyć swoją wytwórnię So Icy Entertainment, gdzie posiadał 66% udziału, a Deb 33%. Raper miał również mieć zapewnioną współpracę ze Scott Storchem, który był na tamten moment jednym z najgorętszych producentów w rap grze. Finalnie doszło do ich spotkania w studiu Hit Factory w Miami. Raper niedługo później kupił sobie klasyczny już łańcuch z wizerunkiem Barta Simpsona. Łańcuch ten musiał być cenzurowany w teledysku do Freaky Girl, jednak na tyle podobało się promotorom klubu, w którym grał Gucci, że prosili go, aby zakładał go na swoje występy. W tym czasie Gucci zaczął promować swoich najbliższych ziomków. Oczywiście pierwszym skojarzeniem jest OJ The Juice Man, z którym Davis znał się od dziecka, jednak oprócz niego pojawił się również Waka Flocka Flame, którego zaczęła przeprowadzać Deb. Niedługo później Gucci poznał Nicki Minaj, która była świeżo po występie na jednym z mixtape'ów Lil Wayne'a. Nicki była ogromną fanką Davisa i finalnie zaczęli pracować wspólnie nad muzyką. Gucci przedstawił ją swojej menadżerce i zaraz potem podpisali kontrakt z jej firmą zarządzającą Myzai Entertainment. Zatem jak sami widzicie, Gucci miał duży wpływ na rozwój kariery Nicki Minaj. Kto by pomyślał, co nie? Gucci był poirytowany średnim przyjęciem nowych materiałów. Poirytowanie wzrosło tym bardziej, kiedy Gucci dowiedział się, że Lil Wayne wypuszcza nowy mixtape niemalże
co tydzień, a jego ziomki puszczały to później w busie koncertowym. Gucci chciał, aby to jego muzyka była przez nich słuchana. Stwierdził zatem, że też zacznie masowo nagrywać i wypuszczać mixtape. Jak pomyślał, tak zrobił, ponieważ w samym 2007 roku Radric Davis wypuścił aż 5 mixtape'ów. Przy każdym takim zestawieniu możecie zatrzymywać sobie filmik, ja oszczędzę sobie mówienia każdej nazwy mixtape'u z osobna. Największym sukcesem cieszył się No Pad No Pencil. Można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej ikonicznych materiałów od rapera z Atlanty. Gościnnie udzielili się m.in. Lil Jon, Rich Boy, Rick Ross czy OJ Da Juice Man. Jest to również mój ulubiony mixtape od Gucci'ego. Nawet się nie zastanawiajcie, tylko sprawdźcie to sami. Największym powodzeniem cieszyła się piosenka My Kitchen, do której powstał teledysk nagrywany w Trap House'ie. 11 października 2007 roku ukazał się trzeci album Gucci Mane na Trap A Ton. Album osiągnął podobny sukces jak poprzedni. Dwa miesiące potem, czyli dokładnie 11 grudnia, premierę miał kolejny jego studyjny album o nazwie Back to the Trap House. Krążek zawierał remix do utworu Freaky Girl z gościnnym udziałem Lil Kim oraz Ludacrisa. Materiał znowu spotkał się z podobnym odbiorem jak Trap A Ton. Dobra, przechodzimy do 2008 roku. Jeszcze takie info. Jak nie wspomnę o jakimś mixtape'ie Gucci'ego, to wybaczcie, ale nagrał ich tyle, że naprawdę któryś mógł mi umknąć. No ale do rzeczy. W 2008 roku nie uświadczyliśmy żadnego albumu od rapera, ale oczywiście nadal pozostał w wydawniczym sztosie. Finalnie wydał 6 mixtape'ów. I to właśnie ten ostatni mixtape z DJ-em Dramą był dla niego najważniejszy. Raper zawsze szanował DJ-a Dramę, a nagranie z nim wspólnego materiału było na jego liście marzeń. Przez dobre stosunki Dramy z Young Jeezym, Gucci nie chciał stawiać go w niezręcznej sytuacji i proponować współpracę. Jednak po tym jak FBI wpadł do studia Dramy, DJ niedługo później pokłócił się z Jeezym. Dzięki temu ich współpraca stała się możliwa. Gwoździem do trumny dla przyjaźni Dramy i Jeezy'ego był utwór Put On z mixtape'u z Yoga Team, gdzie Drama wykrzyczał: po latach LaFlare wypowiadał się, że jego flow było najbardziej szalone właśnie na The Movie. W 2008 roku Gucci udziela się gościnnie na drugim albumie Soulja Boya razem z Shawty Low w utworze Gucci Bandana, który uzyskał spory sukces i do którego nakręcono teledysk. Radość niestety nie trwała długo, ponieważ tydzień przed wydaniem The Movie Gucci musiał zgłosić się do sędziego w związku z naruszeniem warunków zawieszenia. Latem został aresztowany, kiedy trafił na kontrolę trzeźwości. Oficer po wyczuciu wiadomego zapachu jednej z roślin zdecydował się sprawdzić samochód, którym poruszał się Davis. Koniec końców raper został oskarżony o posiadanie wspomnianej rośliny, posiadanie broni palnej przez skazanego przestępcę oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Jakby tego było mało, sędzia stwierdził, że raper wykonał jedynie 25 z 600 godzin prac społecznych. Dobra, przejdźmy do tego, co działo się w 2009 roku, a działo się naprawdę wiele. Przede wszystkim Gucci Mane wydał dwa solowe albumy, pierwszy wydany 5 maja Murder Was The Case, dobił do 23 miejsca na liście Billboard. Na albumie pojawił się diss na Jeezy'ego, mówię tutaj o utworze Murder For Fun. Był to też ostatni album wydany ze wsparciem Big Cat Records. Jednak bardziej istotny okazał się jego następca, wydany 8 grudnia, The State vs. Redric Davis. Był pierwszym tak mocnym albumem od rapera, dzięki któremu mocno zaznaczył swoją pozycję w mainstreamie. Album sprzedał się w 90 tysiącach kopii w pierwszym tygodniu i zdobył 10 pozycję na Billboard 200. Gościnnie na albumie pojawiają się m.in. Rick Ross, Soulja Boy, Waka Flocka Flame, Usher, Keisha Cole, Nicki Minaj, Trina, Wuda Kid, czyli brat Waka Flocki, OJ Da Juice Man, Van B, David The Dude, E40, Jada Kiss, Lil Wayne, Cameron i Birdman. Zabity na tym albumie byli odpowiedzialni głównie Drama Boy, Shawty Red, Fatboy, Manny Fresh, Zaytoven i Scott Storch. Gucci uzyskał również 3 platynowe wyróżnienia za wydane single z tego albumu. Oprócz dwóch solówek Gucci wydał 8 mixtape'ów. Najbardziej polecam wam z tego zestawienia Bar Print 3D. Przed wydaniem The State vs. Redric Davis Gucci udał się na odwyk. Za namową swoich bliskich przystał na tą propozycję, ponieważ to mogło mu pomóc uniknąć więzienia, bo oczywiście miał na głowie kolejne problemy prawne. Koszt odwyku to 50 tysięcy dolarów. Podczas przepustki, gdy raper znajdował się w Atlancie, przypadkiem spotkał Jeezy'ego i coacha K, który był jego menadżerem. Po chwili Jeezy zaproponował, żeby porozmawiali. Po rozmowie raperzy stwierdzili, że zakopują topór wojenny tak, aby już nikt nie ucierpiał na ich bifie. Jeezy nagrał nawet utwór Trap or Die 2 na bicie Zaytovena, gdzie gościnnie pojawił się Davis. W 2009 roku Gucci pod szyldem wytwórni Warner Bros. Otworzył nową wytwórnię 1017 Brick Squad. Numer 1017 odnosi się do adresu rodzinnego domu Gucci'ego, jeszcze sprzed przeprowadzki do Atlanty, a Brick odnosi się do cegiełek z białego proszku, które Gucci nieraz sprzedawał razem z ziomkami. Otwarcie nowej wytwórni oznaczało zamknięcie Soul Icy Entertainment, a tym samym Deb straciła udziały w wytwórni. Nie była zadowolona z takiego obrotu spraw, jednak również miała swoje za uszami, co przyznał nawet Waka Flocka. Waka potwierdził swoją lojalność wobec Gucci'ego i stwierdził, że nie podpisze kontraktu z nikim innym, tylko z Davisem. Jeszcze słówko o tegorocznych fitach.
Oprócz występu m.in. u Juicy J'a, Mario czy Mike Jonesa, Gucci Mane wystąpił u boku Mariah Carey w remiksie utworu Obsessed. Współpraca poszła na tyle owocnie, że do remiksu nakręcono teledysk. Niewiele osób wie, że Mariah Carey uwielbiała zwrotki Gucci'ego i chciała z nim stworzyć coś od pewnego czasu. Nawet poprosiła go o kilka wskazówek w sprawie innych utworów. Gucci zaś na tamten moment określił utwór jako swoją największą współpracę. Okej, co działo się w 2010 roku? Przede wszystkim podczas odsiadki Gucci'ego pojawił się debiutancki album Łaki pod tytułem Flakaveli, który odniósł naprawdę spory sukces, ale to taka informacja na marginesie, bo to temat na inny odcinek. W 2010 roku raper wydał jedno solo, czyli The Appeal, Georgia Most Wanted. Album premierę miał 28 września i osiągnął czwarte miejsce na liście Billboard 200. Album nie zmienił wiele w karierze rapera, także nie będę tutaj przytaczał innych szczegółów. W tym roku Gucci wydał 5 mixtape'ów. Jak zwykle raper wpadł w kolejne problemy prawne. Tym razem lista zarzutów była jeszcze dłuższa niż rok wcześniej. Raper został aresztowany za jazdę po niewłaściwej stronie drogi, przejechanie na czerwonym świetle, zignorowanie znaku stop, zniszczenie własności rządowej, brak prawa jazdy, brak dowodu ubezpieczenia oraz inne drogowe przewinienia. 2011 rok to ciąg kolejnych problemów z prawem, na które Gucci sobie zapracował. 4 stycznia sędzia Sądu Najwyższego w okręgu Fulton skierował rapera do szpitala psychiatrycznego poprzez stawiennictwo prawników artysty, którzy złożyli specjalny zarzut o niekompetencję psychiczną. Gucci Mane był dwukrotnie aresztowany w kwietniu tego roku. 13 września raper został skazany na 6 miesięcy więzienia, po tym jak przyznał się do 2 zarzutów pobicia, 2 przypadków lekkomyślnego zachowania oraz incydentu z zakłócaniem porządku. Został zwolniony 11 grudnia. To nie przeszkodziło jednak Gucci'emu w wydaniu jednej solówki, czyli The Return of Mr. Zone 6, które zajęło 18 miejsce na liście sprzedażowej Billboarda. Na albumie wystąpili m.in. Birdman, Waka, OJ, Master P oraz 8Ball. To nie wszystko, bowiem pomiędzy kolejnymi odsiadkami Redrick Davis zdołał wydać aż 4 mixtape'y. To jeszcze nie wszystko, oprócz wyżej wymienionych materiałów, Gucci wydał jeszcze wspólny album z Waką pod tytułem Ferrari Boys oraz BTL z V-Nasty. Jako że wówczas Waka Flaka po wydaniu Flakaveli zdobył pewną popularność, materiał sprzedał się dosyć dobrze jak na któryś już projekt rapera w tym samym roku. Naprawdę szczerze polecam wam przesłuchać ich wspólny album. Okej, no to lecimy do 2012. Tutaj Gucci był wyjątkowo mało aktywny jak na siebie, bo wydał jedynie 3 mixtape'y. To na co jeszcze warto zwrócić uwagę to fakt, że Gucci wydał diss na Jeezy'ego, także pokój pomiędzy artystami był już nieaktualny. Truth było i nadal jest według mnie jednym z najlepszych dissów w historii rapu. 2013 rok to chyba najgorszy rok dla Gucci Mane'a. Posypało się wiele spraw, a sam raper był już na skraju uzależnienia od różnej maści narkotyków z syropem na czele. Jednak po kolei. Tego roku Gucci wydał aż 12 mixtape'ów. Na ekranie macie pokazane dokładne tytuły z okładką i datą wydania. Oprócz tego raper wystąpił gościnnie na mixtape'ie grupy Migos YRN. 4 marca 2013 roku Gucci ogłosił, że zmienia swoją ksywkę na Guap. Jednak najistotniejsze jest to, co działo się wtedy poza sferą stricte muzyczną. Przede wszystkim posty na Twitterze Gucci'ego wywołały spore poruszenie w środowisku. Na jednym z nich dał jasno do zrozumienia, że ekipa Brick Squadu rozpadła się, na kolejnym Gucci proponuje odsprzedanie kontraktów Young Scootera za $500,000, Łaki za $1,000,000 oraz Young Taga za $250,000. Na innym twecie Gucci twierdzi, że on i Waka Flaka robili Nicki Minaj. Na kolejnym obrywa się Jeezy'emu, Tipowi, Yoga T'emu, Nicki Minaj, Drake'owi, Uda Kidowi, Frenchiemu, 2 Chainz'owi, Eminemowi, Casey Kayor, czyli przyszłej dziewczynie Gucci'ego, OJ Da Juicemanowi, Quavo czy Takeoffowi. W kolejnych tweetach raper przeprasza Birdmana, Rick Rossa czy Drake'a. Kolejne tweety to prośba o pomoc i pokaz ewidentnej utraty kontroli. Jakby tego było mało, mniej więcej w tym okresie Gucci Mane oskarżył swoją menadżerkę Depp o przekręty finansowe. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że ten 17 Brick Squad tracił umowę dystrybucyjną z Atlantic Records, a sama wytwórnia może zostać rozwiązana. 10 września Gucci wypuścił utwór, w którym dissuje T.I.'a, Jeezy'ego i Agatiego. Finalnie Gucci stwierdził, że jego konto zostało zhakowane, a za całą akcję obwinił byłego menadżera Coacha K. Chwilę potem skasował wszystkie tweety, a kilka godzin później usunął swoje konto na Twitterze. 22 września raper przyznał, że to on był autorem wszystkich wspomnianych postów, powodem według niego było przedawkowanie prometazyny i syropu. Następnie przeprosił fanów, swoją rodzinę oraz członków przemysłu muzycznego, których obraził. Jeszcze wam mało? To na dokładkę może parę słów o problemach prawnych rapera w roku 2013. 22 marca Departament Policji w Atlancie wydał nakaz aresztowania Davisa. Powodem było zaatakowanie fana, który chciał sobie zrobić z nim zdjęcie butelką. 4 dni później inny mężczyzna zeznał, że Gucci uderzył go w twarz, gdy chciał przywitać się z nim w klubie w Filadelfii. Po wstawieniu się Gucci'ego w związku z nowymi zarzutami został on zamknięty w więzieniu Fulton County. 12 kwietnia raper wpłacił $75,000 kaucji, a 14 kwietnia został ponownie aresztowany za naruszenie zwolnienia warunkowego. Nie wiem w ogóle,
kto dał mu zwolnienie warunkowe w tamtym okresie, patrząc na to, co działo się na przestrzeni ostatnich lat z nim. 13 września Gucci Mane spotkał się z jednym ze swoich przyjaciół, lecz Gucci zaczął zachowywać się niestabilnie. Przyjaciel zadzwonił po policję, aby ta mu pomogła. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, Gucci zaczął grozić im. Władze zabrały go do aresztu i w tym czasie znalazł u rapera zieloną roślinę oraz pistolet. Gucci znowu został oskarżony o posiadanie rośliny, noszenie ukrytej broni i zakłócanie porządku. 3 grudnia 2013 roku Gucci Mane został oskarżony w sądzie federalnym o 2 zarzuty posiadania broni palnej, gdzie osoba z przeszłością kryminalną takiej broni posiadać nie może. Raper mógł zostać skazany aż na 20 lat więzienia. 13 maja 2014 roku raper przyznał się do posiadania broni i zgodził się na ugodę, w wyniku której przebywałby w więzieniu do końca 2016 roku. Data jego wyjścia została ustalona na 20 września. Finalnie Gucci został zwolniony 26 maja 2016 roku ze względu na uwzględnienie czasu, w którym raper przebywał w aresztach i wliczenia tego jako odbyty już czas w więzieniu. Podczas pobytu w więzieniu jego współpracownicy zadbali o to, aby jego muzyka była nadal wydawana. W samym 2014 roku zostało wydane 15 mixtape'ów Guopa oraz 2 epki. Standardowo, jeżeli ktoś chce uważnie przyjrzeć się, zatrzymajcie sobie filmik, a my lecimy do 2015 roku. Tutaj ograniczę się tylko do wymieniania znanych mi mixtape'ów z nowego roku, no bo Gucci nadal przebywał w więzieniu. Także tym razem wytwórnia rapera uraczyła nas 10 nowymi mixtape'ami. Oprócz tego Young Thug nagrał swoisty hołd dla swojego przyjaciela przebywającego za kratami. Mówię tutaj o kawałku Again, wydanym 16 sierpnia. Przenosimy się do 2016 roku, czyli do roku, kiedy Gucci kończy odsiadywać wyrok. Ale zanim o tym, to jeszcze szybkie info odnośnie nowej muzyki. Do czasu wyjścia, czyli do 26 maja, ludzie zarządzający materiałami rapera wydali 2 mixtape'y, czyli Mama's Basement z Zaytovenem oraz C-Note vs Gucci 2 z C-Notem. I w końcu nadchodzi dzień, kiedy Gucci może opuścić więzienne mury. 26 maja Gucci Mane wychodzi na wolność, a po opublikowaniu nowych zdjęć rapera świat jest w szoku. To już nie ten sam Gucci Mane sprzed odsiadki, wiecznie naćpany, pocieszny grubasek z wystającym brzuchem od nadmiaru alkoholu i narkotyków. To już nie ten Gucci wyzywający każdego w sieci i paradujący z bronią 24 godziny na dobę. Oczom fanów ukazuje się dobrze zbudowany mężczyzna z wyraźnie zaznaczonymi mięśniami. W oczy rzuca się również poprawa w wymowie, którą raper może zawdzięczać odstawieniu używek. Gucci zapuścił również brodę. Również dziewczyna rapera Kisha Kior informuje na swoim Snapchacie o powrocie ukochanego do domu. W tym czasie wiele osób zaczyna tworzyć teorię, że ten nowy Gucci Mane to nie jest prawdziwy Gucci. Teoria głosiła, że jest on klonem, którego podstawił rząd, aby móc mieć wpływ na fanów oraz zapewne, aby nie robił już więcej przypałów, a rzekomo prawdziwy Gucci nadal przebywa w więzieniu lub gdzieś indziej w zamknięciu. Dobra, ale odejdźmy od teorii spiskowych i skoncentrujmy się na tym, co działo się z raperem po wyjściu. Następnego dnia od wyjścia Gucci wydał pierwszy singiel w ramach nowej umowy z Atlantic Records, czyli First Day Out Da Feds. 3 czerwca Gucci pojawił się na singlu Champions z albumu Good Music. 17 czerwca Guop zagrał swój pierwszy koncert od 2013 roku. Miało to miejsce w klubie Elan Mansion w Atlancie. 25 czerwca Gucci Mane ogłasza swój 9 studyjny album o tytule Everybody Looking, który finalnie ukazuje się 22 lipca 2016 roku. Musicie wiedzieć, że wówczas na Gucci'ego panował ogromny hype. Raperzy, którzy zaistnieli dzięki niemu, mocno wspierali go w czasie odsiadki oraz zapowiadali powrót rapera. Fani również byli mocno zaangażowani w całą sytuację związaną z wyjściem Guopa, a jeszcze inni dowiedzieli się o istnieniu rapera z wszechobecnych newsów i z popularności teorii spiskowej o klonie. Z tych właśnie powodów Everybody Looking osiągnęło wyśmienite i najwyższe w karierze rapera drugie miejsce na liście Billboard. Płyta okazała się świetnym, spójnym materiałem, gdzie raper zebrał naprawdę mocne ksywki, takie jak Drake, Kanye West i Young Thug. Za większość bitów odpowiadali Mike Will Made It i Zaytoven. 22 sierpnia ukazuje się God Stiggy, czyli epka stworzona wraz z Zaytovenem. 13 września premierę ma utwór Black Beatles grupy Rage Remut, którą Polacy z pewnością kojarzą. Gościnnie w kawałku pojawia się Gucci, a piosenka staje się ogromnym hitem. Utwór staje się numerem 1 na liście Billboard Hot 100, jest to również pierwsza jedynka Gucci'ego na Billboardzie. Utwór na tą chwilę otrzymał 7-krotne platynowe wyróżnienie. 14 października premierę ma kolejny mixtape Woptober, który osiąga 43 miejsce na liście sprzedaży, co jest naprawdę dobrym wynikiem jak na mixtape, szczególnie patrząc na pozycję poprzednich tysięcy mixtape'ów rapera. 14 listopada premierę ma epka nagrana razem z Future'em, nazwana Free Bricks 2K16 Zone 6 Edition. Raperzy nagrali tą epkę w mniej niż 24 godziny. 23 listopada Gucci razem z Lil Uzi Vertem wydaje nowe EP zatytułowane 1017 vs The World. Ostatnim materiałem z 2016 roku jest The Return of East Atlanta Santa, wydane 16 grudnia. Największy sukces odniósł singiel Bow z gościnnym udziałem Drake'a. Osiągnął status 3-krotnej platyny. Oprócz tego na albumie uświadczymy obecność Travisa Scotta oraz Brysona Tillera. Lecimy do 2017
2015 roku. Gucci rozpoczął wydawniczą ofensywę już 25 stycznia, wydając 3 darmowe utwory w formie epki. 2 dni później premierę ma album Migos of Culture, na którym udziela się Gucci Mane w utworze Slippery. Do utworu powstaje również teledysk, nagrywany podczas imprezy urodzinowej Quavo. A oprócz tego w 2017 roku Guap udziela się gościnnie m.in. u Young Dolpha, Designera, Seleny Gomez oraz u youtubera Jake'a Paula w utworze It's Everybody Bro Remix. 26 maja premierę ma nowy mixtape nagrany z Metro Boominem. Mixtape jest mocno hypowany ze względu na wyprodukowanie całości właśnie przez Boomina. Ciekawe jest to, że Gucci pomagał mu przy jego początkach, a na tamten moment Metro stał się najbardziej rozchwytywanym producentem w mainstreamie. Zresztą Gucci pomógł tak dużej ilości raperów i producentów wybić się szerzej. Gdyby nie on, rap gra nie wyglądałaby tak samo. Na jeszcze większą ilość raperów miał duży wpływ i był ogromną inspiracją. Wracając do mixtape'u, Drop Top Wop osiągnęło 12 miejsce na liście Billboarda, a największy sukces osiągnął kawałek Met Gala, nagrany z Offsetem. Do utworu powstał też promocyjny klip. Oprócz Offseta mixtape wsparli 2 Chainz, Young Dolph oraz Rick Ross. We wrześniu odbyła się premiera autobiografii Gucci Mane'a. Książka o tytule The Autobiography of Gucci Mane stała się bestsellerem New York Timesa. Z całego serca polecam wam przeczytać tę książkę. Dostępna jest niestety tylko w wersji angielskiej, ale jest napisana w bardzo przystępny sposób i zawiera ogrom ciekawostek o Gucci. 13 października ukazuje się nowy, nie wiem już który, album Guapa, zatytułowany Mr. Davis. Album odnosi ogromny sukces i ląduje na 2. miejscu Billboarda. Na albumie możemy uświadczyć na przykład Slim Jimiego, Young Dolpha, Schoolboya Q, Chrisa Browna, Nicki Minaj czy A$AP Rockiego. Jednak najwięcej szumu zrobił I Get The Bag z gościnnym udziałem Migosów, a dokładniej Quavo i Takeoffa. Utwór osiągnął status 6-krotnej platyny. 4 dni później, 17 października, odbywa się ślub Gucci'ego i Kishi Kayor. Ceremonia odbyła się w Miami, a ślub został opłacony przez firmę Bet, która wyprodukowała 10-segmentowy serial telewizyjny The Main Event, którego urywki możecie znaleźć na YouTube. Gucci kończy rok wydaniem mixtape'u El Gato, The Human Glacier. Mixtape osiąga 28 miejsce na listach sprzedaży Billboard. Całość wyprodukował Southside z 808 Mafii. W 2018 roku Gucci trochę zwolnił tempo wydawnicze. Ktoś by powiedział, najwyższy czas. Nagrasz coś przemyślanego, zbierzesz pomysły i wydasz solidny materiał. Tak też się stało. Na materiał trzeba było czekać aż do 7 grudnia. Wtedy to datę premiery miał Evil Genius. Materiał sprostał wymaganiom, przynajmniej moim, a takie utwory jak Bipolar z Quavo, Cold Shoulder z NBA Youngboyem, Just Like It z 21 Savage'em, Lostial Mind z Quavo, czy przede wszystkim hitowe Wake Up in the Sky, grane z Bruno Marsem i Kodakiem Blackiem, to mega utwory i szczerze jest to na pewno dla mnie jeden z najlepszych projektów Guapa. Album zadebiutował na 5. miejscu na liście Billboard, a największy sukces odniósł Wake Up in the Sky, który osiągnął na tą chwilę 5-krotną platynę. W 2018 roku Gucci pojawił się gościnnie m.in. u Lil Baby'ego, u Migosów na 2. części Culture, na producenckiej płycie Zaytovena, na producenckiej płycie Metro Boomina oraz u Wiza Khalify na 2. części Rolling Papers. 10 września ukazał się materiał na temat kolekcji biżuterii Guapa na kanale GQ. W 2019 roku Guap wydaje The Lashes of Grandeur, czyli swój kolejny studyjny album. Projekt osiąga 7 miejsce na liście Billboard. Żaden z singli nie osiągnął pozycji na listach Billboard, jednak na pewno nie można powiedzieć, że jest to słaby materiał. Słychać, że Gucci gloryfikuje tutaj swoje życie, swoje dotychczasowe osiągnięcia, a przede wszystkim ogromną życiową przemianę. 18 października ukazuje się kolejny album pod tytułem Woptober 2 i ląduje na 9. miejscu listy sprzedażowej. Co ciekawe, po tylu latach Gucci otrzymał propozycję współpracy z włoskim domem mody Gucci. Wcześniej marka nie chciała być kojarzona z raperem ze względu na problemy z prawem i życie na krawędzi. Jednak po kilku latach ustatkowania zdecydowano, że Gucci Mane będzie twarzą ich kampanii Gucci Cruise 2020. Okładka do Woptobera 2 została stworzona podczas sesji zdjęciowych do wspomnianej kolekcji Gucci. 21 października na kanale Sida God ukazał się wywiad z Gucci prowadzony przez Charlamagne'a, jednego z prowadzących audycję The Breakfast Club. Panowie rozmawiali o jego przemianie, życiu bez narkotyków, utracie starych przyjaciół oraz spinie z triem Migos. 20 grudnia standardowo na zakończenie roku Gucci wydał mixtape o tytule East Atlanta Santa Free. Na mixtape'ie możemy uświadczyć m.in. Asian Doll, Jasona Derulo, Rich the Kida oraz Quavo. Guap zaliczył też kilka mocnych godzinnych występów w 2019 roku. Pojawił się m.in. u Lizzo w utworze Exactly How I Feel, u siostry Beyoncé, czyli Solange, w jej utworze My Skin My Logo, u DJ'a Snake'a w utworze Enzo, w towarzystwie Offseta i 21
Savage'a, u Chains the Rappera w utworze Big Fish, u DaBaby'ego w utworze Gospel oraz na solówce Offset'a w utworze Quarter Milli. Na początku 2020 roku Gucci ogłosił, że tworzy nowe Ten 17 i szuka nowych raperów do podpisania swojej wytwórni. Pierwszy z nich został ogłoszony w marcu i był nim Fujiano. Rapper otrzymał od Gucci'ego łańcuch z logiem Ten 17 oraz $1,000,000. Finalnie do New Ten 17 dołączyli Fujiano, Pusha T, Enchantik, Big Scar, K-Shidey oraz Roboy. Każdy z nich otrzymał, tak jak Fujiano, łańcuch Ten 17 oraz $1,000,000. Po uformowaniu nowej drużyny Gucci zamknął się z nimi w studiu, czego efektem była pierwsza ich płyta So Icy Summer, wydana 3 lipca 2020 roku. Największym zwycięzcą, powiedzmy, tego plebiscytu okazał się Pusha T, który zaczął generować naprawdę duże liczby. 13 października premierę miała kolejna biografia rapera zatytułowana The Gucci Mane – Why to Greatness. Niestety nie miałem okazji jej przeczytać. Jak zapoznałeś się z tą książką, daj znać w komentarzu, czy warto. Następnie ukazała się pierwsza kompilacja New Ten 17 – So Icy Gang Volume 1. Płyta miała premierę 16 października. Drugi materiał przyjął się gorzej niż So Icy Summer, zajmując 46 miejsce na liście Billboard. 19 listopada miejsce miało nie lada wydarzenie, bowiem Gucci Mane wystąpił w popularnym obecnie formacie Versus, który polega na tym, że dwoje artystów albo zespołów staje naprzeciw siebie, prezentując swoje największe hity. Następnie zostaje wyłoniony zwycięzca. Wystąpienie Głopa w Versus jest o tyle ciekawe, że jego przeciwnikiem okazał się Jeezy, z którym od lat Gucci miał beef oraz z którym od lat nie widział się twarzą w twarz. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w środowisku rapowym, a w szczycie transmisję z tego wydarzenia oglądało około 1,8 miliona osób. Gucci Mane vs Jeezy stał się tym samym najpopularniejszym versusem ze wszystkich dotychczas odbytych. Pomimo tego, że panowie umówili się, że nie będą grać swoich dissów, Gucci postąpił inaczej i zagrał Truth, czyli swój diss na Jeezy'ego z 2012 roku. Po zagraniu Truth było widać, że Jeezy jest zaskoczony i podirytowany. Reszta wydarzenia przebiegła bez większych niespodzianek, jednak największą z nich było zagranie legendarnego Icy przez obu panów, co prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miało miejsca, bo przecież raperzy pokłócili się właśnie o ten kawałek, zanim został jeszcze wydany. Finalnie według jury zwycięzcą okazał się Jeezy. 23 grudnia 2020 roku Keyshia Keyore urodziła ich pierwsze dziecko. Chłopiec otrzymał imię Ice, jednak według informacji z autobiografii Gucci'ego nie jest to jego pierwsze dziecko. Okazuje się, że Gucci ma również syna, urodzonego w 2007 roku, o istnieniu którego nikt nie wiedział, dopóki nie skończył 10 miesięcy. W międzyczasie do ekipy został dodany nowy raper o pseudonimie Big Walk Dog, w międzyczasie do ekipy dołącza też Hotboy US oraz Big Fizzle. 18 czerwca 2021 roku Gucci wydaje swój nowy album Ice Daddy, gdzie na okładce możemy zobaczyć jego nowonarodzonego syna. Album osiągnął 34 miejsce, jednak nie można tu mówić o jakimś spektakularnym sukcesie. 15 października 2021 roku ukazuje się nowa składanka z członkami New Ten 17 o nazwie So Icy Boys. Materiał składa się z 17 utworów, a gościnie spoza składu udzielili się m.in. Lil Baby oraz Quavo. Na koniec roku tradycyjnie Gucci wydaje świąteczny materiał, tym razem jednak nie solowo, a z nowymi podopiecznymi. Składanka So Icy Christmas nie odnosi jednak większego sukcesu. Na składance pojawia się utwór Long Life Dolph, który jest hołdem dla zmarłego w listopadzie Young Dolpha, bliskiego przyjaciela Głopa i rapera z Memphis. Zbliżamy się już do końca, ponieważ jesteśmy już w 2022 roku, gdzie Gucci rozpoczyna promocję zbliżającej się drugiej części So Icy Gang. 4 marca na kanale YouTube Gucci'ego opublikowany zostaje teledysk do utworu Publicity Stunt, który jest dissem na NBA Youngboya. Pomimo tego, że raperzy nieraz współpracowali ze sobą, na tą chwilę stają się wrogami. Wszystko prawdopodobnie za sprawą tego, że Gucci trzyma się mocno z Lil Durkiem, z którym Youngboy jest skonfliktowany. W końcu składanka ma premierę 17 czerwca 2022 roku, a gościnnie oprócz ekipy Ten 17 możemy uświadczyć m.in. Quavo, jak Miami City Girls, Lil Durka, Key Glocka oraz tragicznie zmarłego Young Dolpha. Na tym możemy zakończyć historię Gucci'ego, jednak znając go, za miesiąc lub dwa ogłosi zapowiedź nowego albumu albo kompilacji z New Ten 17. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, jestem mocno w szoku, jednak mam nadzieję, że poświęcony czas nie uważasz za zmarnowany i dowiedziałeś się wiele na temat Gucci'ego lub w ogóle przedstawiłem ci jego postać, która wcześniej była dla ciebie anonimowa. Jak widzicie, Gucci Mane przeszedł długą drogę od bujania się po trap house'ach Atlanty, aż do posiadania własnej niezależnej wytwórni oraz wydanych ponad 100 albumów. Wszystko wskazywało na to, że historia tego artysty skończy się w tragiczny sposób, jednak dzięki uporowi w dążeniu do celu, ulicznym stanie umysłu oraz ogromie szczęścia, Gucci osiągnął w swojej karierze naprawdę bardzo wiele. Na osobny akapit zasługuje tutaj również wpływ Głopa na rozwój rapu. Gucci przecież był jednym z prekursorów trapu, następnie osiągnął status lokalnej ikony oraz wspierał innych raperów i producentów, aby oni również mogli sięgnąć po swoje. Tacy artyści jak Waka Flocka Flame, Nicki Minaj, OJ Da Juice Man, Future, Young Thug, Quavo, Offset czy Takeoff, Metro Boomin, Southside, Lex Luger, Mike Will Made It, Rich Homie Quan czy całe New Ten 17 z Pusha T na czele nie zaszliby tak daleko, gdyby nie pomocna dłoń Gucci'ego w początkach ich karier. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z dyskografią Gucci'ego,
Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie, bo przecież ciężko nie znaleźć, szukając wśród tysięcy numerów, które Gucci nagrał w swoim życiu. Dajcie znać, jak podobał wam się materiał oraz o kim chcielibyście usłyszeć następną historię. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale oraz łapki. Będę również wdzięczny za udostępnienie tego materiału komuś, kogo może zainteresować dzisiejszy bohater odcinka. To już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego.